Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo i kontynuujemy pomysł sparowania dowódców będących dodatkowymi bonusami do strategii Halo Wars 2. Teraz sparujemy dowódców, którzy wyszli razem w jakimś takim wspólnym pakiecie dowódców, czyli Icons of War, i to będzie Spartanin Jerome kontra Arbiter. No, jako że wyszli razem, to zacząłem od Spartanina Jeroma. To jest pierwszy Spartanin w grze, który jest dowódcą. Zdaje się, że w poprzedniej, tak, w poprzedniej też nie było Spartanina. No i fabularnie zostało to trochę nakreślone. Wiadomo, że fabuła w Blitzie ani w tym, co się tutaj wyrabia, nie ma sensu, no bo mamy, dostaliśmy właśnie Arbitra z jedynki, który tam zginął, i Forge'a, który też tam zginął. Forge był dodany gdzieś na początku samego wydania gry. Tak więc wiecie, to jest kompletnie takie bawienie się konwencją i dodawanie, spełnianie życzeń. Tak samo jak zresztą Hello Johnson. Ale jest powiedziane takie małe zaplecze, że o, kapitan Cutter podniósł rangę Jeroma, awansował go do roli komandora i teraz Jerome tutaj decyduje, może wydawać rozkazy i w ogóle ma, wiecie, jest szychą na Spirit of Fire. No i to kupuje, wiadomo, po takiej akcji. To Jerome zasługuje na wszystkie odznaczenia świata, ta, razem z orderem, insygniami świata Halo, czy czegoś w tym stylu. No i jest to jednostka bardzo fajnie nastawiona właśnie na Spartan. Jest super pomysł, że możemy zacząć ze Spartaninem. I z tego, co ja tutaj się zorientowałem, dostajemy losowego Spartanina z działu Omega. Dostanie Spartanina jednostki bohaterskiej na początku, to jest fajny bajer i no, to był mój pomysł na rozpoczęcie w ogóle gry. Dalej w talii mamy różnego rodzaju duperele, które też są fajne. I zaczniemy chyba w ogóle od końca. Jest tak, dwie gwiazdy tej talii. Drużyna Omega i to jest jeden losowy Spartanin, czy praktycznie na początku dostajemy o to właśnie, jednego losowego Spartanina z drużyny Omega. On jest całkiem drogi, ale nie najdroższy. Mają, co tam, super fajne postacie, które no fani Halo prawdopodobnie znają. Oni mają dokokszone zbroje i niestandardowy oręż. Bardzo się przydają, mogą przemawiać pojazdy i wszystko, więc normalnie map bajka. A jeszcze droższy za całe 240 jest Commander Jerome. On zostaje przyzwany jako jednostka wyposażona w Hydrę. Wiecie, w ten karabin sam naprowadzającymi pociskami, poznany w piące. Oraz takiego supermecha, który rozwala wszystko, czyli dwie jednostki za cenę jednego. To jest o tyle zabawne, że zdaje się, że kapitan Cutter ma również Jerome'a jako taką osobną jednostkę, no ale tu jest ona dużo potężniejsza. No i to jest coś, co bardzo poszli w tych dodatkach, że praktycznie każdy dowódca jest jednostką też sam w sobie. Jest na tyle, wiecie, jest po prostu wojownikiem, nazwijmy to tak. Jest nie tylko liderem jak Isabel czy kapitan Anders, ale jest też wojownikiem, którego warto mieć na polu bitwy. Dupereli w stylu pancernego słowika nie ma chyba co omawiać. Mamy coś takiego, jego własne bombardowanie. Wygląda tak. Wygląda super, ma dużo ostrzał, jeżeli po prostu nie nawalamy czegoś, co się rusza, tylko walczymy o punkt, to bardzo się przydaje. Jestem fanem po prostu tego, jak to wizualnie zrobiono, że to nie jest kolejny ostrzał z orbity, tak więc jest super. Mastodont też się przydaje. To nie jest ten mastodont, co go znamy. Wielki, po prostu, nie wiem, wielki blok jeżdżący na kółkach. Tylko to jest, pomyślcie o tym jako Warthogu. To jest coś groźne, głównie przeciwko piechocie. I dodatkowo jego największą zaletą jest to, że można go obsadzić piechotą. Dwoma czy trzema działami, tak więc dobrze go parować, tak jak bunkier Johnsona z właśnie lekkimi działami piechoty. No i myślcie o tym właśnie jako o Warthogu. No i to jest o tyle trafne, że on jest mniejszy i szybszy niż można by się spodziewać po tym, co znamy chociażby z kampanii. No i takiego małego buffa mamy, że wzmacnia efektywność umiejętności naszej. Jego raczej nie używałem, ciężko wykryć, co on tak naprawdę daje. No i Jerome ma swoją własną wieżyczkę. Nie jest taki ponująca jak wieżyczka Johnsona, ale takie rzeczy zawsze w cenie. No i ma jakiś tam dodatek na morale. No, ona jest, powiedzmy, taka średnia. Tak więc bardzo mi się ten pakiet podoba. Duży nacisk na Spartan i na takie fajne
różne rzeczy, mamy oryginalne podejście do ostrzału z orbity, mamy kolejny pomysł na obsadzanie piechoty, jeszcze będzie dzisiaj o obsadzaniu piechoty, no i ogólnie trochę się w to gra inaczej, ale wiecie, to jest to postawienie na super fajne jednostki, jeżeli zbalansujemy odpowiednio talię i będziemy mieć naprawdę tanie karty, dużo tanich kart i te najdroższe, to jest szansa, że nam się uda zbudować jakąś armię z tych najdroższych, tylko że wtedy naprawdę trzeba o nich dbać. Nie udało mi się wygrać im żadnego meczu, ale bawiłem się świetnie i jak najbardziej Jeroma polecam. Drugą postacią w pakiecie Ikon Wojny jest Arbiter. To jest Arbiter Ripa Morame, główny antagonista z pierwszej części. I tu nie będzie podobnie jak poprzednio, kiedy talia Covenantów była przeze mnie skrytykowana. Tu też jest strasznie fajnie. Przede wszystkim pierwszy super pomysł. Mamy Arbitra jako jednostkę startową. Można uznać, że jest to trochę, wiecie, robione na zasadzie na odwal się. Tam daliśmy jednostkę bohaterską na początku, tutaj też damy Arbitra. No ale coś jest w tym fajnego, że no wiecie, tam mieliśmy Spartanina i fajnie, że Spartanina, bo Jerome bazuje na Spartaninach trochę. A tutaj mamy Arbitra i pomysłem startowym na naszą talię może być, że rzucamy Arbitra. Po prostu on sam zaczyna i musi wywalczyć swoje własne jednostki, żeby je sobie przyzwać jako wsparcie. I to jest fajne, to kupuję jako element konwencji i całej tej otoczki i przyjemnie mi się w ten sposób brało. No wiecie, lubię wyciągać z tych talii coś niestandardowego, no bo jak mamy sobie wziąć na początek tam 2-3 oddziały plus coś jeszcze latającego, no to to jest takie standardowe. A tam Arbiter, jednostka, która naprawdę może przynajmniej pół całego meczu Blitza przetrwać, a czasami i cały, jeżeli szybko nam pójdzie, no to wszystko naprawdę bardzo fajnie. Jest tutaj dużo takich kart i te karty specyficzne dla Arbitra mają długie opisy. To jest dość takie zabawne, bo kiedy próbowałem się na szybko zorientować, to mi się nie udało. Musiałem przysiąść i naprawdę się na tym skupić. Ma parę naprawdę fajnych bajerów. O czym chcę powiedzieć? Phantom. Może weźmy o Phantomie, bo to jest taki mastodont, tylko że latający. Też ma ostrzał i też ma miejsca na piechotę. Bardzo fajnie można przerzucać oddziały między miejscami, żeby zajmowały, zbierały energię. I co ciekawe, nie jestem pewien, czy to było, ale chyba było. Boże, może dawno w Blitza nie grałem. No zajmuje też punkty. Zajmuje nam punkty, żebyśmy mogli ten, więc on może służyć jako takie przelecenie się przez bazę, zajęcie punktów, powrót i wyleczenie się, wrócenie do akcji. Jest bardzo fajny, przerzuca jednostki, które tutaj są w bardzo fajnym wymiarze. No bo za dość małą kasę dostajemy po pierwsze grasujące trepy i to jest po prostu drużyna trepów elitarnych w maskowaniu. Może sobie spokojnie, wiecie, tam grasować na tyłach wroga i latać, przejmować punkty. Tak więc są tutaj jednostki, które mogą olać trochę walkę i po prostu przejmować tam punkty. To się zawsze w Blitzie przydaje. Oraz egzekutorzy, to jest taka ekipa właśnie elitarnych, oni mają osłony, oni się leczą jak nie są w walce, bardzo się przydają, mają super granaty, dzięki któremu mogą nawiązać walkę z jednostkami opancerzonymi. I naprawdę mi wpadli do gustu, bardzo fajnie można ich sparować z właśnie Phantomem i wrzucać na bardziej, na te ważniejsze miejsca walki. No i kilka takich dopereli umiejętności, które są, mają długie opisy, ale są łatwe do ogarnięcia. Przede wszystkim ostrzał tutejszy to jest po prostu ładunek plazmowy, czyli taka mała eksplozja. Ona jest taka dość mała, dość tania, ale no wali bardzo szybko, więc nie trzeba specjalnie celować. Jest świetne na dobijanie. Kiedy przeciwnicy mają już końcówkę, walnąć to jest koniec całej akcji, możemy myśleć co dalej. Jest też staza. Staza unieruchamia jednostki wroga. Nie mogła atakować, my ich nie możemy atakować, ale w Blitzie przydaje się też druga część tutaj opisu karty, że nie mogą przechwytywać stref. Tak więc spokojnie można, widząc jakąś taką ekipę, można ich złapać w kleszcze stazy i unieruchomić na sekundę z walki, dzięki czemu możemy zyskać parę cennych sekund. I jeszcze mamy ogólnego buffa, który jest bardzo fajny, zwiększa obrażenia, szybkość oraz leczy. No i ma tam jakieś bonusy wydłużające tego typu działania, no i to też się bardzo przydaje. Wiecie, stajemy do walki z groźniejszymi przeciwnikami, rzucamy to i mamy praktycznie gwarancję wygrania. Sam tutaj Arbiter, który jest najważniejszą oczywiście jednostką, bardzo fajnie nawiązuje walkę z grupami przeciwników, z potężniejszymi przeciwnikami i ma też taki swój tryb szału, który go przyspiesza, wzmacnia i co najważniejsze, pozwala atakować jednostki latające. To się bardzo przydaje, bardzo mi się podoba. Tak więc w tym przypadku muszę ogłosić,
Remis, tak, zarówno Jeroma, jak i Arbitra możecie brać spokojnie w całym pakiecie, jeżeli gracie, jeżeli jesteście zainteresowani, co nie jest aż tak bardzo prawdopodobne, bo mam problemy ze znalezieniem kogokolwiek do tych gier testowych. Tak więc widzicie tutaj częściowo rozgrywkę nagraną z trybu Firefight, gdzie przetestowałem, jak to ogólnie działa. Tak więc dzięki za uwagę. Tutaj ogłaszam remis. Obaj dowódcy naprawdę fajni i na pewno razem z Jeromem będą jakimś takim moim rdzeniem, pierwszym wyborem przy kolejnych rozgrywkach w Halo Wars 2. Dzięki za uwagę, cześć.